Czy edukacja odnośnie odpowiedzialnego spożywania alkoholu jest dużo skuteczniejsza niż zakazy? Myślę, że tak, bo jesteśmy, może my Polacy szczególnie, jesteśmy przekorni. Jeżeli nam coś, ktoś czegoś zakazuje, to traktujemy to jako to jabłko Adama i próbujemy jednak osiągnąć to, co jest zakazane. Tymczasem edukacja pokazuje wszystkie negatywne skutki, które mogą wynikać z działania, które jest niepożądane. Jeżeli ona jest dobrze skierowana, czyli punktowo do osób, do których powinna dotrzeć, to jest skuteczna. Jaka jest wiedza Polaków na temat alkoholu? Spora. Myślę, że z alkoholem to jest trochę tak jak z piłką nożną. Nam się wydaje, że znamy się wszyscy. Tylko ta wiedza jest taka, wynikająca trochę z tradycji, że my wiemy dużo, uważamy, że możemy dużo wypić. Uważamy, że dużo pijemy. Tymczasem, jak pokazują statystyki, my jesteśmy, jeżeli chodzi całe szczęście o spożycie alkoholu, średniakami europejskimi. Natomiast zaczynamy mieć problem z wiedzą, jeżeli zapytamy kogoś, jaka jest zawartość czystego alkoholu w poszczególnych rodzajach tego alkoholu. Czyli czy butelka piwa to tyle samo co kieliszek wódki, czy lampka wina to tyle samo co butelka piwa. Tu mamy duży problem. Wydaje nam się, że piwo to w zasadzie nie alkohol, podobnie jak lampka wina. Słyszałem takie wypowiedzi nawet czasami lekarzy, że lampka czerwonego wina dla kobiety w ciąży to jej bardzo dobrze służy. Może samej kobiecie służy całkiem nieźle, natomiast płodowi w sposób fatalny przeszkadza, bo matka będzie trzeźwa, a płód będzie pijany. To są te niebezpieczeństwa, które wynikają właśnie z niewiedzy. Do kogo skierowane są akcje edukacyjne, które Państwo prowadzą? Jedna z akcji Lepszy start dla Twojego dziecka skierowana jest do kobiet w ciąży. Chcemy, żeby ginekolodzy w czasie wizyt kobiet w ciąży w gabinetach ginekologicznych informowali te kobiety o tym, o całkowitym zakazie spożywania alkoholu w trakcie ciąży i karmienia. Kolejna akcja skierowana jest do kierowców. Nazywa się Piłeś, nie jedź. Jest to akcja, która podkreśla, jak ważne jest to, żeby w czasie po wypiciu alkoholu również następnego dnia nie siadać za kółkiem. Wreszcie trzecia akcja, film Domówka skierowany jest do młodzieży, czyli osób niepełnoletnich, które alkoholu spożywać nie powinny.